roku po raz trzeci. Była to już trzecia edycja konkursu fotograficznego Wakacje z aparatem, który organizujemy pod patronatem starosty tczewskiego. Bardzo dużą popularnością cieszy się ten konkurs. W tym roku wpłynęły 303 prace, proszę sobie wyobrazić, 65 uczestników, najmłodszy miał 12 lat, najstarszy 75. Jury w składzie Tomasz Telefus, Sławomir Gawroński i Mariusz Kłopotek-Główczewski mieli nie lada zadanie, dlatego że na wystawie zaprezentowanych jest 150 prac, a więc odbyła się wstępna selekcja i te 150 prac walczyło o Nagrodę Publiczności ufundowaną przez posła Jana Kulasa. Na otwarciu wystawy również pan Ludwik Kiedrowski, szef promocji, ufundował spontanicznie nagrodę dla zdjęcia najlepiej promującego Tczew. Także cieszymy się, zapraszamy wszystkich do udziału w przyszłorocznej, czwartej edycji konkursu Wakacje z aparatem, a pomysłodawcą, inicjatorem tego konkursu jest nasz pracownik Jerzy Cyganowski. Jemu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo to jego zasługa i pani Barbary Abdulhalimow, że te piękne, wspaniałe zdjęcia mogą być prezentowane i tak wspaniałe nagrody możemy przyznać jej uczestnikom. Pomysł się zrodził, to znaczy coś chcieliśmy zrobić dla młodzieży. Pomysł potem się rozwijał. Nie chcieliśmy tutaj określać wieku i w rezultacie wyszło na to, że konkurs jest otwarty dla wszystkich. Zacznijmy może od wyróżnień. Wyróżnienie dla pana Dariusza Brzezińskiego. Kolejne wyróżnienie trafiło do pana Radosława Brzyckiego za przepiękne zdjęcie nadmorskie. Wyróżnienie również otrzymała pani Magdalena Grosz, najmłodsza z wyróżnionych. Wyróżnienie również otrzymał pan Zdzisław Warot. Wspaniałe, piękne, emocjonalne zdjęcie z cudowną, skaczącą dziewczynką, zresztą wnuczką pana, który je wykonał. Serdecznie pozdrawiam pana Zdzisława, jest z nami od pierwszej edycji. Jeszcze jedno wyróżnienie otrzymał pan Piotr Mańczak, pełne wakacyjnej ekspresji i zabawy. Jest to nagroda za zdjęcie najlepiej promujące miasto Tczew. Otrzymał ją w tym roku pan Wiesław Pustkowski. Będzie to nagroda na stałe wpisana do regulaminu konkursu od jego przyszłorocznej edycji. Trzecie miejsce zdobyła pani Anna Gałkowska za nostalgiczne, pełne mgły zdjęcie zrobione w lesie. Jak sama powiedziała, nie było wtedy pogody. Drugie miejsce zajął pan Roman Chudzik. W ubiegłym roku, w ubiegłej edycji, ubiegłorocznej decyzji otrzymał wyróżnienie. Także świadczy to o tym, że artyści raz do nas wracają, dwa, że rzeczywiście decyzje jury są trafne, ponieważ nie wiedzą, nie znają nazwisk, przyznając swoje, po prostu określając werdykt swój. Pierwsze miejsce, proszę Państwa, w roku bieżącym otrzymał pan Dawid Bąk za swoje zdjęcie zrobione na południu Polski w czasie powodzi. Zdjęcie jest rzeczywiście przepiękne, wywołuje wiele emocji. Co dodatkowo, również pan Dawid Bąk otrzymał Nagrodę Publiczności za swoje zdjęcie inne, ale również w podobnej tonacji. To zdjęcie otrzymało najwięcej głosów, 97.